Cześć, tu Ksorot i dzisiaj pokażę Wam poradnik, jak układać szybciej metodą LBL na kostkach, na kostce w zasadzie, 3x3. Mój filmik, który wrzuciłem bodajże z 10 albo 9 miesięcy temu, ma już ponad 2,5 tysiąca wyświetleń, więc pomyślałem sobie, żeby wrzucić taki właśnie poradnik, jak układać troszeczkę szybciej metodą LBL, żeby jeszcze się nie przerzucać na tę metodę Friedrich, tylko żeby jeszcze troszeczkę pomęczyć się z metodą LBL i ją umieć lepiej, żebyśmy lepiej zrozumieli metodę Friedrich. Więc zapraszam. Ok, więc jak to na metodę LBL przystało tak, że robimy nieprawidłowego crossa, czyli mniej więcej coś takiego, i obracamy te cztery ścianki w taki sposób i dopasowujemy. A my tego nie będziemy robić, tylko już jesteście na takim etapie pewnie układania, że umiecie zrobić prawidłowego crossa, czyli że od tej krawędzi od razu dopasowywać do tego. Po co to później obracać, jak można od razu czerwony podpasować sobie do tego, jak już mamy to, przypasowaną pomarańczową krawędź, obracamy i zostaje nam dwie. Kiedy mamy taką sytuację, to zrobimy tak, połączymy, wrzucimy i cofniemy ten ruch. A jeszcze został nam niebieski, jeżeli mamy tak, to wyciągamy po prostu tak, przekręcamy, wkładamy i cofamy. Dzięki temu mamy już dobrego X-crossa, znaczy X-cross to nie jest, ale no, mamy prawidłowego crossa, czyli tak jak już w metodzie Friedrich. Myślę, że to jest na pewno lepsze rozwiązanie, niżeli właśnie robienie tego crossa na początku, ponieważ na tym traciliśmy około, tak myślę, 20 sekund, a wiem, że LBL-em da się spokojnie układać poniżej minuty. Pewnie teraz co ćwiczycie, pewnie układacie albo z 50 sekund, albo z minuta 20, chcecie to zredukować. Myślicie, że to jest trudne? Ja sam się na to przerzuciłem, nawet nie wiedziałem, jak to zrobiłem, że zacząłem to robić. Po prostu siedziałem z 2 dni i już umiałem to perfekcyjnie, można powiedzieć. Więc tak, kolejny sposób jest taki, kiedy mamy na przykład, czekajcie, o właśnie, coś takiego. Kiedy mamy ten narożnik obrócony do nas, to nie robimy czegoś takiego, że robimy tak, obracamy i czekamy, aż on się włoży. No nie? Tylko robimy tak, że odsuwamy to w tą stronę, otwieramy, wkładamy i zamykamy. 4 ruchy zamiast jakichś zbędnych, chyba bodajże 18. Tak samo, jeżeli ktoś układa, ten nasz algorytm robi na rękę prawą, tak samo można. Jeżeli mamy tak, to normalnie byśmy ułożyli go w ten sposób. Ale jeżeli nam to nie jest wygodne, to możemy na lewo obrócić i włożyć. Myślę, że takie coś jest na pewno bardziej pomocniejsze. I jeszcze jedna sytuacja. Kiedy wrzucamy narożnik tak, to nie możemy robić czegoś takiego, że robimy 3 razy ten algorytm nasz najlepszy, tylko robimy go do góry. Tutaj dajemy 2 razy, żeby ominąć ten ruch włożenia tu, bo to jest niepotrzebne, bo później i tak to wyciągamy. Tylko w tej właśnie warstwie można tak sobie pozwolić, że robimy coś takiego tak, górną warstwą 2 razy, tak i wkładamy. Myślę, że jeżeli sobie cofniecie filmik, zobaczycie i wszystko jest zrozumiałe. Więc teraz myślę, że już, a jeszcze mogę w zasadzie jedną sytuację pokazać. To będzie coś takiego. Kiedy mamy źle włożony narożnik, to albo dam algorytm taki na obrócenie tego, czyli coś takiego już z metody Friedrich, albo można to zrobić, czekajcie, teraz muszę, tak, albo możemy to zrobić tak, że wyjąć, włożyć na prawą stronę, obrócić jeszcze raz, no i ten nasz algorytm sobie wykonać na włożenie tego. W ogóle te wszystkie te algorytmy możecie zobaczyć tutaj, macie też adnotacje gdzieś i miniaturkę możliwe. Tutaj, no normalnie, i właśnie jeszcze co do tego ruchu, kiedy mamy coś takiego, kiedy mamy ten narożnik po lewej na przykład i musimy go właśnie tutaj wsadzić, to po co robić tak i tak? Przecież to na jedno i to samo wyjdzie. Kiedy mamy tak, to nie musimy robić czegoś takiego, tylko możemy to pominąć i połączyć to od razu, bez sensu tak tracić na tym około, tak myślę, sekundy, zawsze to jest sekunda dodatkowa. A jeżeli na przykład wam się pomyli i zrobicie źle coś takiego, to w takiej sytuacji nie wkładajcie tego, tylko zróbcie to tak, dajcie na tył, rozłączcie 2 razy, wróćcie i wrzućcie, patrzcie, to nam się połączy ten slot, który uzyskujemy właśnie w metodzie Friedrich, czyli że gdybyśmy jakoś, czekajcie, to pomieszam, no może to nie jest jakaś dobra sytuacja, o,
przykładowo, walczymy w metodzie Friedrich, na przykład walczymy o slota, czyli że w takiej sytuacji, kiedy mamy tu i tu, to chcemy uzyskać coś takiego, żeby włożyć. Bo ten algorytm, który mamy na tą naszą krawędź, to on się składa z czegoś takiego, że tu i patrzcie, to dajemy na bok i też uzyskujemy tego slota. To jest po prostu ułatwienie, ale to na razie do metody Friedrich macie daleko. No i tak, kolejną sprawą jest to, kiedy mamy L małe. Widzicie? To po co robić coś takiego, żeby zrobić ten nasz minus, jak możemy się pozbyć łącznie dwóch ruchów, czyli zrobić tak i po co robić tak i tak. Gdy mamy ten algorytm, możemy zrobić coś takiego tak i kontynuować to dalej i tak. I od razu mamy nasz krzyż. Teraz kolejna sprawa, kiedy musimy dopasować te nasze krawędzie do poszczególnych pól. To tutaj nie możemy się tyle rozglądać. Jeżeli musimy troszeczkę sobie zapamiętać układ kolorów, że jeżeli mamy żółtym obrócone, to po lewej mamy niebieski, do naszej strony czerwony. Czerwony jest przeciwny do pomarańczowego, więc wiemy, że tu mamy pomarańczowy i tu zielony. Ale na pewno ułatwi, ponieważ gdy widzimy, że na przykład tu jest niebieski po prawej i mamy czerwony, będziemy coś kombinowali, wypróbować tutaj, to wiadomo, że to nam się nie połączy. A gdy wiemy, że pomarańczowy jest po prawej, a zaraz tutaj jest zielony, to wiadomo, że jeżeli obrócę, to mam z tyłu pomarańczowy i tu zielony. Więc już nie będę musiał jakoś patrzeć i tracić na tym około 2 sekund, pewnie w waszym przypadku. To mogę od razu wykonać tego naszego siuna i ten jeden ruch w lewo i dopasować sobie te krawędzie. Gdy mamy do obrócenia jeszcze, już zostały nam na przykład 2 narożniki. Już nie mówię o tym, że te są nieobrócone, bo w takim przypadku też to jest możliwe. Patrzcie, jeżeli mamy do dołu już naszą żółtą warstwę i po lewej stronie widać ten, po lewej stronie, jeżeli mamy żółty, to wiadomo, że musimy ten algorytm zrobić 2 razy. Nie 4 i się nie zastanawiać i co chwilę spoglądać, czy nam się obrócił. Wiadomo, że będzie to 2 razy wykonanie tego. Nie trzeba sobie, wystarczy to zapomnieć. A gdy mamy do siebie, obracamy go tylko 4 razy, trzeba zrobić ten algorytm. I tyle. Nie trzeba nic więcej kombinować, albo 2, albo 4. Są tylko takie możliwości. A do siebie robimy 4 razy, a 2 razy robimy, gdy mamy... Tak, czekajcie, teraz zrobię jakąś fajną sytuację. O, coś takiego na przykład nam zostało. Mamy do obrócenia. No to w takim przypadku, właśnie jak mamy do siebie, to pamiętamy, 4 razy nie spoglądamy. I już tutaj nie spoglądajmy, bo widzimy, że to jest dopasowany. Po lewej stronie 2 razy. Slot. Teraz 4 razy, bo widać, że do nas. I żółty jest po lewej, więc 2 razy. I naprawdę na to obracanie nie można więcej poświęcić niż myślę 10 sekund. To jest maksymalne naprawdę. Przedłużona ilość. Myślę, że dłużej tego nie można robić. No a co jeszcze do takich różnych trików, to jeszcze pokażę kilka rzeczy układając tym bardziej zaawansowanym LBL-em. Teraz będzie takie przykładowe jedno ułożenie. Więc tak, łączę sobie najpierw to. Widzę, że tu mam zielony, więc podsuwam i robię ten krzyż. Teraz widzę, że tu mam czerwony. Jeszcze już sobie połączę, jakbym miał na tylnej wersji. Ten dorzucę i ten włożę. To naprawdę nie jest trudne do opanowania. Trochę wyćwiczenia i naprawdę to zrobicie. Więc teraz tak. Widzę, że tutaj od razu mam po lewej i tu, więc mogę sobie połączyć i już zrobić tą pierwszą parę. Nie trzeba nad niczym innym dumać. Kolejna rzecz to widzę, że tutaj mam dobrze. I patrzcie. Tutaj zrobił mi się slot. Więc tego slota mogę sobie otworzyć i wrzucić. Po co innego. Tutaj też mi się od razu zrobił slot. I tutaj mamy algorytm. To jest cały F2L. Myślę, że jeżeli wam to będzie zajmowało więcej niż jakieś 25 sekund, to na pewno poniżej minuty nie zejdziecie, bo na crossa pewnie będziecie poświęcać z 5. Tutaj 25 to będzie ze 30. No i na samą ostatnią warstwę musicie poświęcić z jakieś 20-30 sekund. Więc naprawdę dużo. No i tutaj mamy taki krzyżyk. To znaczy L, małe L. No i tutaj robię 2 razy tylko ten algorytm na żółty krzyż. Widzę, że tu mam niebieski, tu mam czerwony, więc gdy odwrócę tak i zrobię jeden ruch, to będę miał dopasowany, lecz no tutaj w tym momencie nie zauważyłem. Mam już cały dobrze obrócone krawędzie przemieszczone. Więc dalej sobie patrzę, czy mam dobrą jakąś krawędź. Tą mam dobrą, znaczy sorry, narożnik. Jak ten algorytm się robiło, czekajcie. Tak. Tak. No i jeszcze raz muszę to zrobić.
Widzę, że mi się nie dopasuje. No i właśnie mamy tą ostatnią sytuację, kiedy mamy już w tym momencie najgorzej, bo widzimy, że do siebie, więc będziemy wszystko musieli po 4 razy obrócić, że tak ładnie jest po kolei, więc tutaj robię 4 razy ten algorytm, podsuwam 4 razy ten algorytm, robię go trochę wolniej, żeby było wszystko widać. No i 4 razy ten algorytm i D2 ruch i kostka ułożona. Myślę, że to wam na pewno ułatwiło i zgubicie dzięki mojej pomocy z jakieś 20 sekund, pewnie niektórych rzeczy nie widzieliście. No może 20 nie, ale na pewno z 10-15 sekund myślę, że uda wam się zrzucić dzięki tym moim wskazówkom różnym. Te kostki były tak trochę, żeby tło jakoś jeszcze urozmaicić. Myślałem, że będzie więcej sytuacji do pokazywania. No więc myślę, że to było na tyle. I próbujcie sobie wszystko układać bardzo dobrze. A jeżeli chcecie już się nauczyć metody Friedricha, powoli będziecie zbierał do filmów robienia ogólnie. Najpierw o czym jest ta metoda? Patrzcie, najpierw robię sobie krzyż, później w zasadzie już robię... O, mam slot, więc wrzucę od razu. W tym momencie, czekajcie, bo to musi być, o, w tym momencie jak zrobię tak, to mi się nawet wrzuci drugi. Dobra, teraz sobie wrzucę ten, sobie wrzucam ten, teraz robię kolejną parę, o, i mam wszystko gotowe. Teraz kropki robię raz, przesuwam dwa razy i dwa razy ten algorytm. Dopasowuję, czekajcie, bo myślałem, że coś zepsułem. Dopasowuję sobie. Teraz patrzę, czy mam jakiś dobry, żaden, bodajże tak, to było tak, bo się mylę. No i jeszcze raz tak i tak. No i dwa razy, widać, że teraz 4 razy muszę obrócić. I dwa razy. I kosteczka ułożona. Naprawdę jest to bardzo prosta kostka w przypadku 3x3. Mam nadzieję, że wam się podobało. I trzymajcie się i cześć! Naraxort!